Pani Helena Wieczorek-Perek, wieloletnia mieszkanka Dobrowa i działaczka społeczna. Pani Helena w swojej karierze była członkiem Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni w Kościelcu, wiceprezesem Kółka Rolniczego, w którym w roku 1982 została odznaczona medalem za zasługi. W 1997 roku wstąpiła do Związku Emerytów i Rencistów w Kościelcu, a w roku 2009 została założycielką klubu seniora, który prężnie działa do chwili obecnej. Pani Helena była także przez 16 lat przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie oraz inicjatorką powstania Zespołu Ludowego Dobrowianki. Zapraszamy Pani Helena. Zapraszamy Panią Helenę. Proszę bardzo. Odczytam list gratulacyjny. Szanowna Pani Helena Wieczorek-Perek, wójny Kościelec i przewodniczący Rady Gminy Kościelec składają najserdeczniejsze życzenia pomyślności, długich lat życia, zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jednocześnie pragniemy podziękować za wieloletni trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywności współdziałania z samorządem Gminy Kościelec. Podpisać przewodniczący Rady Gminy Kościelec i wójt Gminy Kościelec Dawid Ostrowski. Szanowni Państwo, jest to osoba wyjątkowa, z którą przyszło mi współpracować wiele, wiele lat. Jak Państwo słyszeliście, były tutaj różnego rodzaju zasługi, ale przede wszystkim podkreśliłbym tutaj pracę Pani Heleny w klubie seniora. Jest to klub naprawdę bardzo wyjątkowy, gromadzący osoby starsze. W tej chwili te osoby mają możliwość spotykania się tutaj w Domu Kultury najczęściej, ale nie tylko. To wszystko jest dzięki Pani Helenie, która wiele, wiele lat temu pomyślała o tym, aby założyć właśnie klub seniora. I myślę, że my tutaj wszyscy kiedyś, możliwe, że wszyscy, tak, będziemy mieli okazję należeć do tego klubu. I zawsze będziemy bardzo, bardzo mile wspominać Panią Helenę, bo powiem Państwu, że Pani Helena dla mnie to jest naprawdę kobieta z klasą, kobieta, która wyjątkowo zasłużyła się dla naszej gminy, bo takie nagrody, takie wyróżnienia właśnie przyznajemy tutaj na sesji osobom wyjątkowym, które coś szczególnego zrobiły dla gminy Kościelec. Chciałbym jej pogratulować. Pani Helena, bardzo serdecznie gratuluję i życzę Pani, jeszcze może dodam, że przez wiele, wiele lat od samego początku była przewodniczącą klubu seniora. Dlatego już w tej chwili stwierdziła, że woli być zwykłym członkiem, żeby ktoś inny objął po prostu tę funkcję. I stąd też życzę jej, żeby w dalszym ciągu współpracowała z klubem seniora, bo ma ogromne doświadczenie i życzymy wszyscy tutaj z całym samorządem kościeleckim dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w tym, co Pani Helena jeszcze dalej będzie działała i robiła. Rado, ja bardzo przepraszam, że skarbki, ale jestem dzisiaj naprawdę w ogromnym tremie, także posłużę się kartką. Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy, Szanowni Goście, chciałam podziękować za zaproszenie na sesję Rady Gminy.
oraz za wyróżnienie za prace społeczne. Już o sobie nie mogę nic powiedzieć, ponieważ wszystko było powiedziane przez pana wójta. Mogę tylko dodać od siebie, że jestem bardzo dumna, że członkowie klubu seniora pozwolili mi być 20 lat przewodniczącą tegoż klubu i że nie doznałam żadnej przykrości ze strony członków. Cieszę się z tego, że nie zmarnowałam tej działalności, a raczej zależało mi na tym, aby ten klub seniora rozwijał się i był przykładem, pożytkiem seniorów na wiele lat. Obecnie członków w naszym klubie jest 98, do którego serdecznie zapraszam. Ale to już jest wielka przyczyna naszego pana wójta, który wspierał nas dobrymi radami, troszczył się o seniorów i dobrym pomysłem i wszelkimi staraniami wybudował gminny dom kultury po to, aby seniorzy mogli spotykać się w godnych warunkach. I tak z tego miejsca chciałam podziękować panu wójtowi za wieloletnią współpracę, która układa nam się bardzo dobrze, za dobre rady i troskę o seniorów. Życzę panu wójtowi dalszej owocnej pracy, samych sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. A przy okazji chciałam podziękować panu Andrzejowi Tęgosowi za wieloletnią współpracę, za szacunek i wyrozumienie nas, seniorów. Za wszystko bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj są przedstawiciele klubu seniora. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. I odbyło się bez tremy. Szanowny panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, zebrani goście. Chciałem tutaj nadmienić, że mamy tu przed sobą wyjątkową osobę. Wyjątkową, nadal sumienną, uczciwą. Poświęciła całe swoje życie praktycznie dla tej społeczności, dla całego koła. Helenko, pozwolę sobie tak powiedzieć, bo jesteśmy po imieniu. Dziękuję ci za tyle lat współpracy. Mieliśmy gdzieś tam odmienne zdania, ale zawsze dochodziliśmy do konsensusu. Uważam, że jeszcze powinnaś zostać, ale to jest twoja decyzja i musimy wszyscy ją uszanować. Także życzę ci, nie życzę tutaj 100 lat, bo dużo więcej. Także korzystaj z życia, odpoczywaj, no i przede wszystkim zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Dziękuję jeszcze. Serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych, a przede wszystkim naszą przewodniczącą, która przez tyle lat pracowała u nas, poświęciła tyle zdrowia, serca dla nas. Myślimy, że zawsze będzie z nami służyć naszą pomocą, bo wiadomo, co starość, to nie wszystko nieważne. Ważne jest zdrowie, serce, współpraca, a miałem okazję być kiedyś wiceprzewodniczącą przez kilka lat, także mam miłe wspomnienia. Także jeszcze raz seniorów klubu życzymy wszystkiego najlepszego, koleżanko Helenko. Dziękuję.